Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które już po raz trzeci jest współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia. Mam przyjemność i bardzo serdecznie Państwa witam na 7. Europejskim Kongresie Mobilności Pracy. Kongres jest to wydarzenie wyjątkowe na skalę europejską, ponieważ jest poświęcone delegowaniu pracowników, które jest jednym z najważniejszych i największych przykładów swobody świadczenia usług. Tegoroczna edycja jest tym bardziej wyjątkowa, ponieważ odbywa się w 30. rocznicę powstania Europejskiego Jednolitego Rynku. I w tym miejscu należy podkreślić, że to właśnie jednolity rynek usług Unii Europejskiej w największym stopniu wymaga pracy, pogłębienia i eliminacji występujących na nim barier. Naszym wspólnym celem jest ciągłe udoskonalanie i pogłębianie jednolitego rynku i jestem przekonana, że kongres jako forum merytorycznej debaty o problemach związanych z delegowaniem pracowników, gromadzące przedstawicieli przedsiębiorców, pracowników, naukowców, jak również administracji krajowej i europejskiej, przyczyni się do jego realizacji. Z całą pewnością zatem kongres będzie doskonałą okazją do refleksji nad tym, co zyskaliśmy od powstania Europejskiego Jednolitego Rynku w 1993 roku, myśląc oczywiście szerzej niż tylko i wyłącznie o czterech podstawowych swobodach przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Możliwość delegowania pracowników do świadczenia usług w innym państwie członkowskim wynika również z przepisów o jednolitym rynku. Eksport usług to bowiem bardzo często realizacja zlecenia w innym państwie Unii, która wymaga czasowego wysłania tam pracowników. Niestety jest to również forma działalności, która, jak wynika zarówno z badań na poziomie europejskim, jak i krajowym, między innymi naszych dwóch czarnych ksiąg barier na rynku wewnętrznym, związana jest ze szczególnymi utrudnieniami i znaczną liczbą barier, a w niektórych krajach nawet świadomym protekcjonizmem. Być może właśnie dlatego, że jest to rodzaj działalności, w której nie tak łatwo znaleźć równowagę pomiędzy swobodą świadczenia usług, prawami pracowniczymi, a uczciwą konkurencją. Polska jest jednym z państw, które deleguje najwięcej pracowników w Unii Europejskiej. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców delegujących pracowników dochowuje wszystkich wymogów związanych z delegowaniem. Konkurują oni obecnie między sobą przede wszystkim jakością wykonywania, dostępnością, a nie niskimi kosztami pracy, które muszą być zgodne z wymogami dyrektywy o delegowaniu. Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że Polska popiera postulat ochrony pracowników delegowanych, jak również zwalczania zjawiska, które niegdyś zwano dumpingiem socjalnym. Jednak w odniesieniu do polskich przedsiębiorców pojęcie to pozostaje przede wszystkim niesprawiedliwym stereotypem. Rząd polski, w tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od paru już lat na wiele sposobów, zarówno na forach unijnych, jak i krajowych, na poziomie bilateralnym również, zabiega o eliminowanie nadmiernych utrudnień dla delegowania pracowników. Martwi nas podejście protekcjonistyczne wobec delegowania, które pojawiło się w niektórych państwach członkowskich kilka lat temu i niestety trwa nadal. Natomiast cieszy zmiana podejścia instytucji europejskich do tego tematu. Zauważamy i witamy z radością fakt, że Komisja Europejska poprzez działania Single Market Enforcement Task Force, czyli grupy zadaniowej dla wdrażania przepisów o jednolitym rynku, również wykazuje
determinację, by ułatwiać działalność transgraniczną europejskim przedsiębiorcom. Po tegorocznej marcowej Radzie Europejskiej pan premier Mateusz Morawiecki zdecydowanie podkreślił konieczność dokończenia budowy jednolitego rynku. Oczywiście musimy pamiętać, że podczas tej budowy nie możemy szkodzić przedsiębiorcom. Naszym zadaniem jest im pomagać, ułatwiać im prowadzenie tej działalności. Niestety jednak są pewne akty prawne Unii Europejskiej, takie jak chociażby zmiana dyrektywy o delegowaniu pracowników czy pakiet mobilności, które naszym zdaniem zostały przyjęte bez dokonania należytej analizy pod kątem ich skutków dla biznesu. I niestety, kładąc nacisk na kwestie socjalne i cel zwalczania ewentualnych nieprawidłowości, przyczyniły się one w praktyce do znacznych utrudnień dla przedsiębiorców transgranicznych. Praca nad jednolitym rynkiem jest to wspólne zadanie państw członkowskich, instytucji europejskich, zwłaszcza Komisji Europejskiej. Cieszymy się, że dzięki działaniom SMET, w którym biorą udział przedstawiciele również naszego ministerstwa, rozpoczęły się w tym roku intensywne prace nad projektem wspólnego elektronicznego formularza dla delegowania. Wraz z Głównym Inspektoratem Pracy mamy nadzieję, że wspólne wysiłki włożone przez grupy chętnych państw członkowskich, jak również komisji, przyniosą wymierne ułatwienia dla usługodawców transgranicznych. Niezależnie jednak od powyższego, Polska, jak również wiele innych państw, oczekuje opracowania kompleksowego planu działań dla sektora usług na poziomie europejskim. Zgodnie bowiem z szacunkami instytucji europejskich, pogłębienie integracji w obszarze usług może przynieść państwom Unii Europejskiej aż do 450 miliardów euro dodatkowego PKB rocznie. Jednolity rynek jest z pewnością dziełem wielowymiarowym, rozwija się obecnie w wielu nowych obszarach, takich jak odporność na kryzysy, zielona i cyfrowa transformacja, digitalizację w świadczeniu usług transgranicznych postrzegamy natomiast jako ogromną szansę na ułatwienie działalności europejskich przedsiębiorców i też cieszymy się z tego, że realizowane są projekty ELA dotyczące ujednolicenia stron internetowych zawierających informacje o delegowaniu oraz mechanizmu tłumaczeń. Szanowni Państwo, osiągnięć jednolitego rynku nie można traktować jako oczywistości. Na jego drodze do rozwoju pojawiają się poważne przeszkody, takie jak chociażby pandemia COVID-19, czy też dynamiczna, zmieniająca się sytuacja geopolityczna, ale także postępujące zmiany klimatyczne. Nie możemy zatem zaprzestać prac nad jednolitym rynkiem w celu umacniania jego siły gospodarczej i przy tej pracy musimy współpracować. Zarówno tutaj mówię o państwach członkowskich, jak również o instytucjach unijnych. Dzisiaj natomiast spotykamy się po to, by skupić się na jednym z wielu istotnych dla jednolitego rynku tematów. Wspólnie będziemy poszukiwać praktycznych rozwiązań, a państwa doświadczenie, potrzeby i oczekiwania, jak również pomysły będą niezwykle cenne nie tylko dla mojego ministerstwa i polskiego rządu, ale również dla instytucji unijnych, których przedstawiciele dzisiaj również są z nami. Szanowni Państwo, nie przedłużając, zapraszam do udziału w dyskusji. Życzę owocnych obrad. Ufam, że uczestnictwo w kongresie umocni Państwa w przekonaniu, że prawo do delegowania pracowników, które przecież jest wpisane w traktatową swobodę świadczenia usług, stanowi ważny i niezbędny element jednolitego rynku. Dziękuję bardzo.